Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, gramy Title Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Formalności zrobione, czekamy cierpliwie na rozpoczęcie turnieju, niecałe 2 minuty i zaczynamy. W tym turnieju rekord 7 na 10, tylko teraz jest 11-rundowy. 7 na 11 również mi się udało zdobyć kiedyś tam, niedawno chyba całkiem. Czy Firuzja ma szansę zostanie mistrzem świata? Tak. Zdecydowanie ma szansę. Jest bardzo młody, 17 lat rocznikowo lub 18 i 2740 około ranking, 50 już się zbliża. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie ma ogromne szanse. Jest naprawdę bardzo wszechstronnym. Dubow ładnie gra również, to prawda Dubow ma 24 lata, ale Dubow ma chyba 2700 tam z malutkim haczykiem. No, Dubow bardzo kreatywnie gra. Jan Krzysztof Duda też o Dubowie sporo się wypowiadał na kanale sportowym. Bardzo kreatywne szachy i bardzo dużo pracuje nad szachami. No, Dubow był mistrzem świata w szachach szybkich, więc to jest naprawdę niezwykłe osiągnięcie. Bardzo, bardzo ciekawy zawodnik. Sporo partii też przeanalizowałem Dubowa. No, pewnie się większość z Was, mam nadzieję, orientuje, kim jest ten zawodnik. Dobra, moi drodzy. 40 sekund i zaczynamy rozgrywkę. No, trzeba będzie zacząć się pocić tutaj. Fajnie się gada, bardzo miło, herbatka bez emocji żadnych większych i jest spoko, ale trzeba zaraz grać. Carlsen do Dudy, no to tak, no Duda już wiecie, no już szarpnął Carlsena nie raz, wygrał z nim dwa razy bodajże, raz wygrał? Dwa razy chyba wygrał. W internecie i partii klasycznej. No to wiecie, Duda ma szansę go tam dogryć. To jest tak, myślę, że jeszcze tak, no nie wiem, klasa wyżej, o klasę wyżej jest od Dudy może mniej niż klasa wyżej. No, porównać trzeba rankingi, tam jest stoczek różnicy między nimi. Dzięki Stefczyku. Dobra, moi drodzy, mamy pierwszą rundę. National Master z Brazylii. I jedziemy. Skoczek F6, C4. Okej. Okay. Gambit hetmański. Zagramy sobie tak. Coś mi tutaj przycina net. Nie wiem czemu. Co może zamknę tutaj pewne okno, żeby wszystko działało. Ok, roszada. Zagramy hetman B3. C5 prawdopodobnie. O, trzeba myszkę zmienić. Myszka trochę szwankuje. Tak, tak, zmieniłem troszeczkę układ, to prawda, żeby jakoś tam śmigało, w miarę się fajnie oglądało. Bicie, bicie. Witam, witam, Christopher. Dzięki serdeczne. No przede wszystkim gra w internecie, to dobra jest jak ma się dobry internet, słuchajcie, bo tak coś mi przecina mycha. Mycha przecina i tak, takie jakby klatki tutaj się robiły. Chociaż stream na pewno chodzi dobrze, widzę teraz, ale taki mały dyskomfort tutaj się pojawia. No dobra, ale to tak sobie pogadałem, żebyśmy byli świadomi, co i jak. Prawdziwy mężczyzna, łatwiej o jednorożca. To jest napisane. Ok, bierze C1. No taka normalna pozycja. Czarne tu nie ma problemów żadnych póki co. Spróbujmy jakoś tak tutaj popatrzeć na pionka. No, miskliki, tak, to prawda. Miskliki to jest tragedia, zdecydowanie. Czy Hikaru będzie? Nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Będzie bardzo trudno trafić na Hikaru. Ok, moi drodzy, jak tu teraz grać? Dobra, spokojnie zrobimy sobie lufcik. Poczekamy na decyzję przeciwnika. Tutaj powinien on zagrać skoczek A5 przede wszystkim.
Okej, okay, to ciekawe. Może tak. Spróbuję te gońce wymienić. Chociaż jak on zbije, może tu? Nie, tu nie mogę za bardzo. Chociaż mogę. Ale nie, no lepiej zbić gońca. Goniec może tu być aktywną bardzo figurą. No i tak naprawdę tu się nic nie dzieje. Skoczek A5. Skoczek E5. Dobra, tutaj grożą widły. Zawsze tu mam wypicie. No ustawię skoczka aktywnie. Zmusza mnie do wymiany. Ja wiem, że taki ruch jest możliwy. On odejdzie od obrony tego pionka na chwilę. On nawet tak zagrał. Ciekawie. No spróbuję mu przepędzić skoczka. Hetman C2 jednak nie zagrał. No tu się wszystko trzyma właśnie u niego. W tym problem. W tym problem. No dobra, gonię tego skoczka. Cóż ja mogę więcej zrobić? Skoczek na C3, jak tutaj, to dostanę szacha, będzie nieprzyjemnie, ale zawsze wieża D2 mogę zagrać. No właśnie, wieża D2. Tu nie mogę, bo skoczek jest po ptakach. Wieża D2. No właśnie. Zagram tu, to znowu dostanę strzał. Może delikatnie G3. Żeby mieć tu ewentualnie furtkę. Dobra, teraz. A też nie mogę. Uciekamy. Pilnujemy do B4, żeby nie doszło. No pozycja jest, myślę, że równa, chociaż czarne może mają jakieś szanse z tym pionem. Obiektywnie powinna być równa. Co mi z oceny, jak to trzeba grać? Aha, on ma mało czasu, więc to jest mój atut. To spory. Więc trzeba szybko ruchy wykonywać. No tak myślałem. Dobra, bijemy. To mi nieco ułatwi grę. Jeśli tu, to będzie super stał skoczek na C5. Się coś przecina, kurczę blade. Nie wiem, czy to ma związek z internetem. Na pionkę biorę. Okej, można teraz podciągnąć króla. Z tym planem. Okej, tutaj pionki sobie będziemy zasuwać. Tutaj coś się dzieje. Aha, mogę wziąć po prostu piona. No dobra, mamy zwycięstwo. Przeciwnik troszeczkę grał, no tak miękko grał, no nie zrobił mi tu krzywdy, więc spokojnie wystarczyło, że miał mniej czasu, także to już była presja na pewno. Coś tutaj, słuchajcie, tak przecina. Turniej w Rzeszowie jest, startuje 27 stycznia, o ile wystartuje, miejmy nadzieję. Zerknę tutaj na... partię. No właśnie, byłem ciekawy, jak to się będzie układało. O, tu mamy pingwina. Coś przycina, prawda? No, nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale coś mi tutaj przycina, niestety. Więc to może być problem z grą.
Nie wiem, od czego to zależy. Internet działa, wszystko w porządku. Szykuje się GM. Tak, może być, może być. Kocichowski, witam, życzę rekordu dziś. Dziękuję Ci serdecznie, miejmy nadzieję. Internet raczej dobrze. Strona może być przeciążona, tak. Nie, karty mam wszystkie pozamykane. Właśnie to jest to, że mam karty pozamykane. Wszystko tutaj działa. Dobry wieczór, Wrokins. Witam cię serdecznie. I co tu u pingwina w ogóle? Jak to wygląda? On jest czarnymi. Oj, remisik się szykuje. No, próbuję jakiś sztuczek, tak? Ewidentnie. No i będą grać wieża na wieżę, no to jest dramat. Przy czasie dodawany tutaj ten zawodnik nie powinien mieć problemu. Jest, to kozak, to prawda. Oskinie nie planuję zostać GM-em. Nie są to moje rejony, niestety. Ale będę walczył o IMA, o mistrza międzynarodowego. No to chłopaki mogą grać jeszcze mnóstwo ruchów. No dobra, niech sobie chłopaki grają. Czekamy na kolejną rundkę. Dobra. Tabelka mi się tutaj coś nie aktualizuje. Nie wiem czemu. Z jakich powodów. No nic. Zobaczymy za chwilę, jak to będzie wyglądało. Jak będzie kolejna runda. A runda kolejna będzie za niedługo. Cztery partie zostały do końca. No dzięki Pawle, również Tobie życzę powodzenia, o ile grasz w turnieju. Serdeczne dzięki. O, mamy kolejnego zawodnika. I to niezły, jest niezły, zobaczcie. Tu niestety coś mi tabelka nie działa, zaraz będę musiał ją zerknąć. No nie, no zobaczcie F6, no. Dramat. Po prostu dramat. F6. Totalnie lekceważy mnie gość. Norwek. Powiem wam, ciężko powiedzieć, jak reagować na takie ruchy. Dobra, tutaj teraz wybija. Aktywnie trzeba ustawić sobie figurę. Tutaj mogę taki ruch zastosować i trochę namieszać przeciwnikowi. Jest związanie, więc mnie nie może zbić. Pierwszy tak, a to prawda, pierwszy Title Tuesday w nowym roku, to prawda. No, przydałby się rekord, byłoby miło na początek roku. Nie, Tomaszu, nie cztery partie, tylko w tej rundzie cztery partie do końca zostały, o to mi chodziło. Jest 11 rund normalnie, spoko. Spróbuję tu przeciwnika trochę pognieść, o ile się uda.
Słuchajcie, a tutaj czy ja mogę zbić? Bije mi tu. Ja tam. On hetmanem, ja tu. On wieżą. Bo zrobi roszadę. Niezbyt tak... niezbyt mi się to podoba. Ale chyba tak muszę zagrać. To może być dobre w zasadzie. A nie, jak zbije, to mi skoczek... Aha, dobrze, skoczek nie może zbić. Aha, ja na C7 mogę zbić. Dobra, bijemy. Czy na C7 mogę zbijać. No pewnie, że tak. Wracamy. Wzięty pion i tutaj D5. Trzeba zagrać za chwilę. Już chyba nie laguje. Mi się wydaje. Tak, jest dobrze. No, trzeba zrobić powrót. Nie ma remisu. Mam pionka więcej. Nie mogę przyjąć remisu w takiej sytuacji. Muszę tu spokojnie grać. Tak, tak. Tutaj... wybić trzeba. Jest spokojny pion. Więc go obronię. Nie będę się rzucał. Pion jest pion. Okej, dajmy szacha. Wieża E6, zdwoje wieże. No tutaj powinno być bardzo dobrze. Teraz kwestia tylko wykorzystania tego porządnie. No tutaj zaatakujemy skoczka. Zobaczymy, gdzie pójdzie. Skoczek A5 to... Aha, tak jeszcze. A tutaj? Czy to będzie dobry wybór? To raczej jest dobry wybór. Potem biorę piona na C7. Może być małe ryzyko. No nie, no. Trzeba tak grać. Po prostu zbieram drugiego pionka. To powinno być dobre. Tutaj się wszystko raczej sypie. Powinno. Może nawet ten pion wygrywa ze skoczkiem D4. Zobaczymy, jaka będzie reakcja przeciwnika. Czy to będzie skoczek na E6? Tutaj, tutaj. Mogę pionka może zbić. Kolejnego. Nie no, idziemy pionkiem i skoczka wprowadzamy, żeby króla tutaj zniszczyć. Tu w ogóle taki ruch grozi niebezpieczny. Chyba teraz tak mogę zagrać. Nie, wprowadzimy skoczka. Figura musi grać. Żeby król miał ciasno. Tutaj wprowadzimy sobie pioneczka. Bronimy. To sprzątamy. Taki szach grozi, nie? Wprowadźmy sobie skoczka, król no w ogóle ma ciasno. Jakiś szach grozi. Nie można lekceważyć, nie grać F6. Tutaj czuję się chyba już pewnie, tak mi się wydaje. Przeciwnik ma za swoje, można powiedzieć. Jeszcze nie do końca, teraz tak. Może sprzątnę kolejnego piona po prostu. Szacha damy. Tutaj, tutaj. Zagram spokojnie. Zagram spokojnie. Będę bronił. Zejdę królem. Wiem, że to jakieś więcej dobrych ruchów można zrobić, tylko sobie spokojnie po prostu zagram. Okej. Jakoś pionami będę musiał maszerować. Tam jakieś siatki matowe się szykują. No tak. Do góry.
do góry. Dobra, mamy gościa. No i dobrze, 2740, gość ograny, o to chodzi. Nie można grać F6 na początku. No w końcu utarłem nosa jakiemuś gościowi. Słuchajcie, 2 na 2, bardzo dobrze jest. Jest bardzo dobrze. O, witam Cię smoku serdecznie, witam serdecznie, cześć, cześć, cześć. Tak, lekcja pokory, no w końcu się udało. Cześć, maksymalna moc. Witam Cię, witam. Dobra, nie zapeszając, mam nadzieję, że internet już działa jak należy. I to wszystko już minęło. W tej pozycji już się nic nie klikało, tak, że tak powiem, nie było takich klików dziwnych. Więc powinno to wszystko działać teraz, miejmy nadzieję. Dobra. Dobry wieczór, Andrzeju. Witam serdecznie. No tak, 2 na 2, Norbeku. Dobra. A śnieg pada, bo może, a my robimy punkty, bo możemy. Właśnie coś mi tutaj tabelka nie zadziałała, zaraz zerknę. A, już się zaktualizowała. Spoko, więc ją z powrotem tutaj wrzucam. Piotruś, to, że jesteś ze wsi, to coś gorszy. Absolutnie nie, Piotrusiu. Pozdrawiamy Piotrusia. Prosto na niby. Widzę już kulturalne tutaj puszczasz zdania, więc możesz z nami zostać. Chociaż nie chcę Cię podpuszczać specjalnie. Dobra, jest dobrze. 2 na 2, moi drodzy. Cierpliwie czekamy na rundę kolejną. Cztery partie w tej rundzie jeszcze się rozgrywają. Za chwilę się skończą. O, tabelka już trybi. Fajnie, Hikaru też ma 2. No zobaczymy, czy w ogóle się uda z jakimś teraz kozakiem zagrać. Chociaż arcymistrza jakiegoś bym chciał dostać, bo na 2 na 2 to już jest... To jest ok, to jest bardzo dobry start oczywiście. Jakie klocki na serio? Nie rozumiem. Może to nie do mnie, ale nie wszystko jestem w stanie przeczytać do końca. I dokładnie. Dobra, dobra, dobra. Mamy to, mamy to, mamy to. Ok. Witam Cię, Szpaku. Byłem na Twitchu tego Norwega. O, no to spoko. Nawet podeślijcie link do tego Norwega, później sobie zobaczę. Dobra, mamy przeciwnika. GM. Mamy GM-a, ale nie jest to jakiś super kozak. Znaczy, w sensie na pewno to jest dobry zawodnik, tylko chodzi mi o to, kim on jest. Nie jest to jakiś taki top, tak mi się wydaje. Dobra, nieistotne. Już jest po temacie, musimy grać. Musimy grać. Dobra, jedziemy. Ok. Znowu coś przecina. Dobra. Już nie włączam przeglądarek więcej. U tego przeciwnika mojego z drugiej rundy. A3 to jest dobre posunięcie. C7 zagrajmy. No i mamy Sycyla. Trzeba grać. Mamy Sycyla. Wieżą odbiła, to ciekawe zagranie. No, stara się rzucać na mnie. No tutaj robimy roszadę. Ciutkę się przycina, ale nie szkodzi. No do zobaczenia, Piotruś, miłego. Wieża tutaj zawsze musi spoglądać. No i lecimy pionkiem. Coś trzeba tutaj straszyć przeciwnika. Dobra, wjechał tutaj, a więc... Zaraz, ja mogę zbić. On musi zbić hetmanem. Jest to niezwykle ciekawe. Nie no, zagramy skoczkiem. Ja to przytrzymam, zagram wieża E8.
Wieża D8, F. Zagrajmy wieża D8, ona F6, ja tu. Teraz co dalej, co dalej, panie Zielonka? Czekam na egzekucję, może tak zagrajmy. No niby skoczek na E5 stoi spoko, ale też widzę, że za bardzo nie mam gry. Czy tutaj jakoś zagrać? Tak, może. Widać, że też gość wyczekuje troszeczkę. I to jest dobre dla niego. No dobra, tak, zagrajmy. Może B4 spróbujemy przykosić. Tu grozi. Bardzo nieprzyjemny ruch. Dobrze, że chociaż go zauważyłem. Tak czułem, że taki ruch jakiś dostanę. Robi się nieco gorąco. Nawet powiedziałbym, że się bardzo gorąco zrobiło. No nieźle. Muszę się bardzo pasywnie bronić. Jakby się udało tutaj zagrać. No już się nie uda, bo wie, że musi wybić. Aha! No super. Zobaczcie, jak łatwo podstawiłem wieżę. No tak muszę, on bierze tu, ja biorę tam. Jakość mniej, no ale to już jest raczej w trąbę. Dokładnie, no tak muszę. No jeszcze walczymy oczywiście. Szkoda, że mi się zacina ciutkę to wszystko. Tu grozi. Wtopka. Słaba partia z mojej strony. No to jest przegrana, niestety. Tutaj nie ma jak się bronić, moi drodzy. Nie ma jak się bronić. Nawet tak zagram, to tutaj wisi na końcu. Trzeba się po prostu uczciwie poddać. Przycinało. Trochę mnie to zdekoncentrowało. Znowu przycinało. Nie mam pojęcia dlaczego. Sorry, że tak narzekam, ale ta technologia, ten internet, to wszystko mnie po prostu denerwuje. Nie może być zawsze normalnie. Kacprze, tak, założyłem TikToka, ale jeszcze nie mam żadnego filmu wrzuconego, ale będzie, tak. Będzie. Coś tam będzie na pewno. Nie, to nie chodzi o, że żadne 500 zł za IEMA. To jest po prostu wpisowe do kołówki. Wpisowe kosztuje 920. No i tak sobie tutaj składeczkę zrobiłem. Dzięki serdeczne, już jest sporo uzbierane. 60% ponad, więc bardzo mi miło. Po prostu wpisowe tyle kosztuje na kołówkach. Co z tym internetem? Szkoda, że przegrana. Szkoda, że przegrana i tak łatwo poszło. Zerknę, czy analiza partii, o właśnie, analiza partii nie jest dobra. To mi się troszkę przemieszcza. Dobra, sobie też tak testuję nowe. Wiesz co, nie, mam normalny internet, światłowód. Powinno śmigać, znaczy przez Wi-Fi jadę. Ale jak włączyłem sobie inne okno, to coś tam nie działało. Smoku 2 na 2 było, teraz jest 2 na 3, bo teraz porażka niestety. Ale z arcymistrzem to nie grzech, chociaż zagrałem słabo partię, z tego jestem trochę mniej zadowolony. No ale trudno. Krótka ruszada może nie była dobra, no to teraz z perspektywy patrząc, jak mnie zaatakował, to tak można powiedzieć, ale raczej ruszadę tam się robi. Raczej tam się robi ruszadę.
No Sycylijska jest o tyle takim trudnym debiutem, że trzeba sporo znać niuansów, żeby no, nie przegrać tak szybko, jak ja to właśnie zrobiłem w tej partii. No Jakubku, teraz tego nie sprawdzę, nie mam pojęcia, ale zawsze mi tutaj w miarę chodził, ale ostatnio jakieś tam problemy z tymi internetami się dzieje, kurczę blade. Trzeba poprawić. Cześć Sataro, witam cię serdecznie, dzięki za powodzenia, tobie również życzę powodzenia. Czy masz zamiar zostać arcymistrzem? Nie mydło, nie mam zamiaru zostać arcymistrzem. Mistrzem międzynarodowym jak najbardziej bym chciał. No, dwa punkty to też dobrze. Niech tylko internet zacznie działać dobrze, to będzie spoko. No, można powiedzieć, Sycyl dla takich ludzi, no, że tak się wyrażę, ambitnych przede wszystkim, tak, którzy chcą na komplikacje grać, tak. Zostać w centrum, no, ciężko powiedzieć, no, ciężko powiedzieć. Naprawdę bardzo dużo, mówię, jak mówię, w Sycylii jest dużo, dużo jest tych niuansów, więc ciężko mi teraz rzec, co w tej mojej partii trzeba było dobrze zagrać. No, trzeba po prostu przeanalizować. Linie H cię obcina. No, bardzo mi przykro, Fifku, kurczę, Felek. No, ale na kompie na pewno dobrze się ogląda. No, chciałem polepszyć trochę wygląd, a wyszło jak zwykle. Ale po co ci linia H? No, linia H to tam jest pikuś. A nieistotna, tam się nic nie dzieje zwykle. Ja wiem, że tymi pionami tam jechał, ja wiem. Tylko w pewnym momencie się robi blokadę i może być dobrze. Błędem było wygranie pierwszej partii? Nie, Tomaszu, absolutnie. Każdą partię trzeba próbować wygrywać. Każdą. Każdą, każdą. No dobra, cierpliwie czekamy. Już wam mówię, ile partii jeszcze trwa w tej rundzie. No jeszcze kilka trwa. Może zobaczmy, jak sobie radzi Hikaru. Już sobie poradził. Tu błyskawicznie. Już wygrał. Witam tata Julii, witam serdecznie. Swoją drogą, to ciekawe, jak się ogląda na TV, właśnie transmisję, to dlaczego ucina? Bo przecież tutaj widok jest tak samo widoczny, jak było wcześniej. To znaczy, chodzi mi o to, że jak się na kompie sprawdzało, czy na streamie, no to wszystko widać, prawda? A jak wrzucisz na telewizor, no ciekawe, ciekawe, nigdy nie próbowałem, że ciekawe, że ucina, dziwne w zasadzie. No ale skoro tak mówisz, to pewnie tak jest. Mamy dwa z trzech, tak, dokładnie. Tak, Sycyl to gra temp i kto szybszy, no, ale trzeba go grać. W tej partii bez linii H to nic nie byłoby wiadome. Aha, bo linię dolną wam ucina. Ajajajajaj, no cóż ja mogę powiedzieć, no. Tak się starałem. Ale słuchajcie, coś tutaj czeskom, zobaczcie, wariuje. Tutaj czas coś wariuje, nie wiem dlaczego. Oj, czyżby stream się tutaj przerwał? Może spróbuję zmienić internet. Pewnie was wywali ze streama na chwilę. Sorry, wybaczcie. Dobra. Mamy kolejną partię. 2700. Oj, 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 oj. Dobra, chyba już działa. Ok, zagrajmy tak. No tak, wywaliło was niestety. Sorry, sorry, sorry ludzie, że was wywaliło. Ale sprytnie chciał mi tu zasadzić mata. Jak zagram tak, on mi zbije tu. Zbije mi na F6, a zbije tam.
No proszę. I co, ja już będę przegrywał? O G6. Jest G6. Ciekawe co teraz. Dzięki serdeczne. No właśnie. Tu mnie napiera i mam niezłe kłopoty, powiem wam szczerze. Jak tu się zachować? Tak, zagrać? No troszkę podaję pod gońca, ale chyba nie ma wyjścia. Muszę po prostu pilnować G6. O, atakuje mnie nieźle. No wieża H8 jakieś spróbujemy zagrać. Może D6, E5. Dzień dobry, Pablo. Witam cię serdecznie. Zagrał tutaj jednak. Tutaj, tutaj. Przyjmuję tą ofiarę, nie ma wyjścia. Dwa na trzy póki co. Przyjmuję tą ofiarę w ogóle. Słuchajcie, no jak zbiję tutaj, to gram od razu wieża H8. Chociaż tutaj... Gońcem wybił. Gońcem to ja to widziałem. Widziałem gońcem bicie. Wieża H8. No, dzięki Pawle za rajda. Witam, witam ludzi od Pawła. Witam serdecznie. No właśnie tak czułem, że zbiję, ale tutaj, tutaj, no bije, bije. No i tu się trzyma chyba. Trzyma się, czy się nie trzyma, słuchajcie. Grozi taki ruch i tak. I się będzie trzymało. Aha, tutaj od razu grozi. Ale tak, on mi zbije, tu zbijam, tam wisi. A tak zagrać. On tu. Nie no, chyba tak. Wieża G8 chyba trzeba grać. Jedną figurę zawsze mogę zwrócić, ale zawsze mam też goniec na H7. Przepraszam, na E4 już myślę na H7. Aha, zagra tutaj. Zbije po prostu. Hetmana, on dorobi hetmana. No i wracam. Witam cię Jaro, witam serdecznie. No ma szacha na H6, którego wykonać raczej musi. Tak. Dwie figury to jest ogromnie dużo. Tak, zaraz goniec E4 tu się wszystko broni, a teraz jeszcze tak mogę zagrać. O. I teraz to się w ogóle wszystko ładnie broni. Teraz kwestia czasu, żeby na czas nie wrąbać. Chyba poświęcił zbyt ryzykownie to wyglądało. Na wszelki, żeby tam nie było żadnych akcji. Przepchamy piona, nie będziemy otwierać tutaj pozycji. E4 może, no będzie oczywiście gdzieś tam próbował przepychać. No muszę wyprowadzić figury. Hetman F4 jest. No jedną figurę oddam w tym wypadku, ale króla bezpiecznie schowam. Dokładnie. Tak też wyszło. No niestety wyszło jak wyszło. Tu mi się wbije, no muszę wbić, zbić raczej. Ktoś przycina znowu, wieża H7 jest, hetman G4, hetman G6. Czasu się robi mało, a mi laguje. Trochę mu dałem pograć teraz, ale nadal jest dobrze.
Hetman C6 trochę mnie paraliżuje. Właśnie. Troszkę mnie paraliżuje. Może tak. Tutaj coś nie wiem. No to właśnie, kurczę, dobrze było. A mam szansę teraz zbić na D2. Nie, nie mogę zbić na D2. A on kosi. Kosi. Na D3 może trzeba było zagrać. Byłoby lepiej. Tak, tu grozi bicie teraz. Dobra. Ile czasu? 14 sekund, a mi laguje coś. Strasznie laguje. To już ma tam oglądać. Dobra, jest mat. Kurczę, ale strasznie lagowało. Znaczy mi na szachownicy strasznie lagowało, ale jest zwycięstwo na szczęście w tej desperackiej grze. Ale przycinało to. Straszny dyskomfort, ale punkty są. No, 3 na 4 jest dobrze. Tak, w piątek gramy z Pawłem. Meczyk, dokładnie o 19. Dlaczego to tak laguje? Ktoś mi podpowie. Sakra. Trzecia partia tylko była taka nielagowa, a akurat w tamtej przegrałem. Świeżo sobie lekko. No, przeciwnik tam pograł ostro, to prawda. Widzicie, na sekundach już się robi dużo błędów, nie? Net w porządku. Net jest w porządku, słuchajcie, bo klatek w ogóle nie zabiera, więc powinno być dobrze. Sobie zrobię chwilę, zrobię sobie test. A słuchajcie, teraz będzie króciuteńka przerwa. Króciuteńka przerwa. Po czwartej rundzie jest. No właśnie. Wiem, że przecina. No tak, ten internet nie jest aż taki szybki. Chociaż nie, no dobrze, tutaj się zachowuje raczej. Raczej się zachowuje dobrze. No to powinienem o szachach opowiadać więcej, a nie na internecie, no ale wybaczycie na pewno. Nie, no powinno być dobrze. Net jest w porządku. Net jest jak najbardziej w porządku. A może to przez źródło danych, czyli to, co wyskakuje wam tutaj, co się porusza, ale nie sądzę, to nie powinno chyba mieć miejsca. Tak mi się wydaje, że jest dobrze. Witam cię, Józku, witam serdecznie. No dobra, moi drodzy, jest nas dużo, fajnie, cieszę się. Jeszcze zerknę sobie w takim razie, ale to właśnie ten Twitch, kurczę blade. Chyba trzeba będzie jakiś mega szybki internet sobie sprawić, albo może też sprzęt zmienić, chociaż komp jest całkiem w porządku według mnie.
No tak, ciutko jakby przecinało. Dobrze, dzięki smoku. Witam cię, Kings of Chess. Witam serdecznie. Tak, gramy Title Tuesday, gramy, oczywiście. No dobra, no zobaczymy, jak piąta runda wyjdzie, czy się będzie przecinało. Ale jak wy oglądacie, to, że tak powiem, jest dla was komfortowo oglądać? Nie przecina wam się? Czy też widzicie te takie klateczki delikatne, że tutaj jak te figury się ruszają, to troszkę przecina? Hikaru to ma taki sprzęt, że wiecie, w kosmosie by działało. O, Józek, to mi się podoba, że piszesz. To problem z Chess.comem albo z Twitchem. No to jesteśmy uratowani, bo net mi chodzi dobrze, słuchajcie. Chociaż 0,3% klatek teraz zgubione. Słuchajcie, zmieniam internet szybko. Mam nadzieję, że was nie wywali. Chociaż jakby wywaliło, to przepraszam. Przełączę się na 5G. Dobra, przełączyłem się na 5G. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Chyba teraz działa. Chyba teraz będzie lepiej. Takie czasy przyszły, słuchajcie, żeby szachista, chcąc grać w szachy, musiał mieć najpierw dobry internet. Przecież to jest paradoks. Niech ta pandemia się już skończy i wróćmy do szachów, bo już przez ten internet wiecie, jak się gra. Dobra, chyba działa. Chyba działa, miejmy nadzieję. Sorry, że tak was rzucam w tym streamie. Ale miejmy nadzieję, że już będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że ok. Dajcie znać, czy jest w porządku teraz. Mister Secret, też mi się tak wydaje, ale przełączyłem net, to już powinno być teraz dobrze. Krótka przerwa, tak. Okej. Powinno być w porządku. No, żeby tylko szachownica mi tak nie skakała, to będzie się komfortowo grało. Bo wiecie, jak tam się przecina, to różnie się gra. E, 3 na 4. 3 na 4 na razie mamy. Też bardzo dobrze. 3 na 4 jest w porządku. No ale dzięki, że nie uciekacie, że jesteście ze mną. Bardzo mi miło. Mimo problemów technicznych. Okej, chyba wszystko działa. No, po rekord fajnie by było. No, 3 na 4 to jest dobry wynik póki co. I już, słuchajcie, nawet ograłem dwóch zawodników 2700 ponad, więc to nie są leszcze, no. Więc jest spoko. No ten się w ogóle na mnie rzucił strasznie, strasznie mocno się na mnie rzucił. Jak to wygląda, słuchajcie, tutaj Hikaru 4x4, no też Fiedler. Szukamy Polaków, gdzie się znajdują. 4x4, czy ktoś posiada? Nie zauważam, póki co nie widzę Polaka, a 3,5. 3,5, 3,5, 3,5, szukamy 3,5, nie widzę.
Na dobre i na złe w małżeństwie. Tak, powiadają. Dzięki. Mam tutaj arcymistrza, pan Tani, to jest Paweł Jaracz, na 3 na 4 również. Hikaru może gra bardzo dobrze, ale nie lubię oglądać jego streamów, jest trochę nudnawo, dużo ciekawiej jest tu Szachusia. Znaczy no dzięki mydło, ale wiesz, ja na przykład mam trochę inne zdanie, Hikaru jest niezłym showmanem, poza tym ma tak ogromne zasięgi i po prostu międzynarodowo streamuje, tak, to też jest inna para kaloszy. Nie przepadałem za nim za bardzo, ale ostatnio go nawet całkiem polubiłem, ale to wiecie, to się tak... Polubiłem, nie polubiłem. No, według mnie robi globalną, fantastyczną pracę. Tak bym to ujął. No, dobra, słuchajcie, gramy. Mistrz międzynarodowy. Lecimy. Dobra, C4. O, G6. 4. Okej, chyba aż tak mocno nie tnie. Więc E3. Witam cię, Mixon. Jednak ten wariant z biciem. Dobra. Ajejku, nie tu zagrałem. Goniec F2 miało być. Teraz tu mam przerąbane. Nie to chciałem zagrać, proszę pana. Nie to. Nie wiem, czy ja czegoś tu nie podwalę. Tutaj będzie wisiało. Kurczę. Ruch przestawiłem w debiucie. Przestawiłem ruch i będę za to srogo ukarany. Bardzo srogo. Tu. Zbicie. No właśnie, jak zbiję, to zbiję. No muszę, ale to jest fatalna pozycja białych. Fatalna. Fatalna, moi drodzy. Jeden ruch w debiucie przestawiony. Powinien chyba zbić tutaj, chociaż ja pionkiem odbiję, nie stracę, ale on z tym gońcem jest potworem. Strasznie zła pozycja, no ale specjalistą od złych pozycji jestem, więc jak zbiję tu, to mi na B2 padnie, no muszę odbić tym. Dokładnie. I teraz cóż, muszę jakoś strasznie źle się bronić. Tak powiedzmy. Strasznie to wygląda. Jest totalnie przegrana białych. Groził goniec G4. Groziło, muszę odejść. Nie uda mi się skoczek D4 zagrać, ale teraz B3 mogę spróbować. Chociaż tutaj padnie i na E4 chce mi skosić. Same straty się szykują. Aha. Może tutaj jakimś cudem. Goniec F1 może jakoś uratuje co nieco. No, robi się gorąco. Tu się hetman będzie chciał zaczaić, ale nie może. Bardziej bym gońcem na B8 zagrał, chociaż on tutaj gońcem na B6 po czarnych polach będzie mnie nieźle tutaj kąsał. To nie ulega wątpliwości. Spróbuję wymienić jedną wieżę i zagrać tak z opcją wymiany. Aha, jest goniec C4 po prostu. Też nic nie daje. Nawet tak zagrał, to ciekawe. Aha, grozi mat.
Znaczy mat nie grozi jeszcze. W ciężkiej pozycji trudno dobre ruchy. H4 jakieś. Będziemy się twardo bronić. A tu wisi skoczek teraz. Goniec B6 jakiś jest. O Jezus. Dokładnie. Aha, grozi tu być. Weź bądź mądry i graj. Totalny wór. Próbuję coś kąsać, ale jest ciężko. No tutaj już do siebie mogę mieć pretensje. W debiucie zagrałem jeden zły ruch. Roszada za szybko, tam goniec F2. Po prostu tuż w pośpiechu poszło. Nie wiem czemu tak zagrałem. Nie mam pojęcia. Tutaj będzie groził szach. Bardzo niebezpieczny. A czasu coraz mniej. No i goniec C4 jest. Pozamiatane, skoczek G5 jak król F3. Dobra. Nie ma co przedłużać. W topa. W topa. No tak tylko przypomnę osobom, które może jeszcze nie wiedzą, gdzie popełniłem błąd. Dokładnie w tym momencie zrobiłem roszadę, co jest błędem. Trzeba tu przede wszystkim grać goniec F2, gdyż po takim ruchu i D5 bijemy tym, tym. No i tu mamy normalną pozycję, w ten sposób trzeba grać. No a zrobiłem roszadę roszadę w tym momencie zrobiłem i po tym ruchu jest praktycznie koniec partii, bo ten goniec jest niebroniony i nie wiadomo jak bronić pionkę E4. Jak tutaj bym na przykład wybił tak, no to też nie wiadomo jak tego pionka bronić. To jest pozamiatane. Totalnie źle to stoi. No jest przegrana. Można oddać pionka i próbować walczyć, ale. No Hetman D2 teraz też nie, no bo po prostu jest bicie tutaj. I tracę pionka. Witam cię, Adamie Rasti. Witam serdecznie. No dałem się zrobić jak dziecko, niestety, w tej pozycji. W tym wariancie. O, popracujemy nad internetem, pracujemy nad debiutami i będzie dobrze. Pawle, zamiast goniec F2, już mówię, już mówię, już mówię. Zrobiłem roszadę, co jest błędem, tak? No trzeba teraz grać goniec F2, koniecznie, bo po D5 jest bicie, bicie i C5, normalny wariant królewsko-indyjskiej. Tak się gra. Można też oczywiście na przykład zamiast goniec F2 zagrać hetman D2. Tylko ten ruch mi się nieco nie podoba, gdyż po takim ruchu ja się boję czegoś takiego, że jak tak zagram. Tak. No to Kasparow skarpowym tak grywał, że chyba skarpowym, że zbijał tutaj gońce. Nie, tutaj tak intuicyjnie wolałbym grać raczej to czarnymi. Hetman F8 silny ruch, taki ruch grozi. Tutaj podwisa, czarne pola. Trzeba dokładnie grać białymi, żeby czegoś nie podwalić. Przygotowuje się Mr. Secret, tak. Tylko tego czasu wolnego jest mało. Ale tak, przygotowuję się. No dobra, 3 punkty na 5. Tragedii nie ma również. Klatek nie gubimy na OBS-ie. Gramy dalej.
Czekamy na kolejną rundę. Fajnie, że trzech zawodników już tutaj miałem 2700 i arcymistrza, który miał tam też chyba prawie 2700 na rankingu czeskomowym, to też się liczy, żeby z takimi zawodnikami grać. Jest to dosyć ważne dla mnie. Jaki jest wariant w królewsko-indyjski czernymi, gdzie oddaje się hetmana bodajże za trzy lekkie figury? Jest taki wariant, to jest w zamiszu. Może dążę, to pokażę. Dobrze pamiętam. To wygląda następująco. Tak, F3 roszada, goniec E3. Tu się gra E5, D5, skoczek H5, hetman D2 i hetman H4. No jeżeli tutaj gramy G3, to bijemy. No jeżeli zasłoni się hetman, to bijemy, poczekajcie, żebym nie skłamał. Hetman na F2 nie może, z jakiegoś powodu, ktoś mi przypomni. Orety. Już nie widzę, aha, po prostu... Aha, dobrze, goniec F2 to tutaj bijemy, a jeśli hetman F2, to właśnie, bijemy teraz na F1, hetman bije i tutaj zbijamy. No i ten pionek pada, bo grozi też szach na G2, więc tutaj trzeba zagrać królem raczej na E2, bijemy. Dokładnie to jest ta pozycja, dwie lekkie i dwa pionki za hetmana. No to jest, komputer ocenia jako mniej więcej równo, ciut lepszy dla białych, ale ja nie wierzę w to. Wydaje mi się, że tutaj czarne mają spoko grę. No, kwestia gustu, ja lubię, ja bym wolał to czarnymi grać. No, woda w akwenie była spoko. W piątek planuję iść, ma być minus 12 na dworze, więc mam nadzieję, że dojdzie do skutku. W piątek lub w sobotę. No, w sobotę chyba też będzie dobrze. W sensie mroźno. Witam cię, szachista. Cześć, cześć, cześć. No dobra, trzeba zapomnieć o tej partii. Lecimy dalej. Czekamy na... O, już się wszystkie partie skończyły. W rundzie piątej, runda szósta za chwilę. No i arcymistrz na dokładkę. Świetnie. Znaczy to dobrze, dobrze oczywiście. Nie ma na mnie to wpływu raczej w internecie. W internecie nie, nawet Carson jakby grał, to bym, no nie wiem, może Carson to bym inaczej podskoczył do niego, ale inaczej bym interpretował jego ruchy na pewno. Ale nie, to nie ma chyba aż takiego znaczenia. Bardziej denerwuje mnie, że net się przycina. Okej. Okay. Chyba się gra, chociaż nie pamiętam dokładnie, czy dobrze zagrałem ten wariant. Możliwe. Nie, nie nakręcam się, Jaro, absolutnie. Nie, nie, nie. Tutaj mistrzowie międzynarodowi powinni tutaj być rozkładani na łopatki. Jak się myśli o swoich osiągnięciach w przyszłości. Dobra. Okej. Okay. No tak, zagrajmy A6 spokojnie, a tu jeszcze konie 4 wchodzi, konie F6. Witam cię, SK, witam serdecznie. Dobra, niech będzie ta roszada. H6. Dobra, tutaj trzeba się zalepić, no i tego gońca wyprowadzić. Oby jak najszybciej. Mata planuje, prostą grą. Tak. No, smoku, dzięki, ale nie wiem, czy aż taki spokojny, to może pozory. Ale staram się być spokojny. To jest, myślę, klucz do sukcesu dla szachisty. Koń E5, proszę pana. No chce mnie ewidentnie załatwić, ale tutaj zagram. Zaraz tutaj zbiję, nie wiem, no dobra, zbierza C8, naciśniemy tutaj na C3. Tutaj gońca białopolowego mogę spokojnie oddać. W
W sumie to lubię, jak się ludzie na mnie rzucają. Lubię kontrować. Dobra, teraz tak. Teraz kwestia tym czy tym. Nie, no chyba skoczkiem. Hetman D3. To zagramy F5. Tak, i muszę zbić skoczkiem, żeby nie było skoczka na G6. Tak, powiedzmy. Wydaje mi się, że dobrze to wygląda. Nie chciałbym zapeszyć. Jakaś wieża E8? Nie, na Warmii i Mazurach nie zrobisz aż tak wysokiej kategorii. Za mało jest szachistów, jednak nasz region nie jest taki obfity w dobrych szachistów. Trzeba jeździć, wieża E8. A skoczek tutaj, dobra. Okej. Tu mnie atakuje i tu. Jak się wybronić? A ja w ogóle gram z arcymistrzem? Zapomniałem nawet. Dobra, tak. To czegoś nie podwalam? Chyba nie. No, skoczek jednak troszkę mi robi krzywdy. To muszę się przyznać bez bicia. Ale może tak królem po prostu podejść. Karpow grywał często taką strukturę w obronie Karokana. Zagramy król F7. Podoba mi się ten ruch. Żeby wzmocnić. Tak, no będzie chciał mnie tutaj coś cisnąć. No niech sobie spróbuje. Tak, będziemy bronić. Wieża tutaj. Mam nadzieję, że się wybronię. Taki ruch mi chodzi po głowie. Ach, tutaj chce mi wjechać, ale skubany. To byłoby bardzo złe dla mnie. Tak, zagrajmy. Tu D4, może się wpakuje, pionka chce zbić również. Tutaj, tutaj, tutaj. No dobra, E4. Pewnie zbije wieżą, znając życie. On się tak narzuca. Okej. Bronimy. Mówiłem, że lubię, jak się na mnie rzucają. A, wieża F6. A nie, tutaj wisi. Dobra, czekajcie. A tu nie mogę. Ajajaj. Tu? Krzysztof tylko niczego nie podwal. Dobra. No ta pozycja jeszcze nie jest tak łatwo wygrana, ale jest jakość więcej. No to jest raczej dobry rezultat w wszystkich wymianach. Dobra, sprzątamy piony. I kolejnego chcemy sprzątnąć. Ok, wybijamy. Trzeba wziąć. Szacha damy. I tutaj jest wybicie chyba. Dobre. Dokładnie. I tak, i tu jest opcja już wymiany. Dobra. Mamy arcymistrza na rozkładzie, moi drodzy. Jest bardzo dobrze, no. Jest po prostu wyśmienicie. Pierwszy skalp w tym turnieju. Tak można grać, no. Ajajajajajajaj. Dobrze, rzucił się na mnie i dostał bęcki. Dostał bęcki. Dzięki serdeczne, ludzie. Dzięki, Skubol. No, ta partia była dobra. Ta partia była... Znaczy, wynik jest dobry, a partia nie wiem, czy była aż tak wyśmienita. Ale pilnowałem się, żeby czegoś nie podstawić, bo byłoby głupio, no, po prostu już tyle podstawiać. Mamy to. No, arcymistrz na rozkładzie. Kim był ten zawodnik? Tu jest Kanada. Sprawdzimy. No, nie znam gościa.
No ale arcymistrzów za darmo nie rozdają, więc skalp myślę, że fajny. O, dzięki Rusty. Kiedy IM? Niedługo. No nie chcę zapeszać, słuchajcie, ale chciałbym w tym roku zrobić ten mój cel. Będzie to niezwykle trudne z dwóch powodów. W zasadzie z dwóch. Pandemia, nie wiadomo ile turniejów się rozegra, a dwa, że czasu mam mało i muszę to jakoś wykombinować dobrze. I też na treningi znaleźć więcej czasu również. Także zobaczymy. No chciałbym. Jest to moje marzenie szachowe i je spełnię. Prędzej czy później. Do 40 zdążę. Mam nadzieję. To, że zapomniałem, że GM... Nie. No tam po prostu w trakcie sobie przypomniałem. Ale spoko. Dobra. Mamy arcymistrza i mamy 4 punkty na 6. To jest dobry wynik. Kipo? Nie rozumiem. GM, Kipo? Kiedy GM, Kipo? Nie kumam. Jeśli zrobię jema, to ofiarujesz mi szachy królewskie? Nie rozumiem. W sensie plansze. Nie mam żadnej normy niestety, Marku. Było blisko dwa razy, bardzo blisko. W zasadzie raz było blisko, bo w drugim turnieju teoretycznie powinienem ją uzyskać, ale nie było wymaganych zawodników. To emotka Twitcha. No nie wiem. Ja na emotkach z Kubolu się nie znam za bardzo, więc wybacz. Wybacz. Muszę się zapoznać z tymi wszystkimi emotami i tak dalej. O proszę, rzeźbione z białki, Jaro. No to mam motywację. To mam motywację. Ja lubię takie rzeczy, słuchajcie, takie wyszukane szachy. Kiedyś na turnieju wygrałem szach z kamienia. Z kamienia. Piękne, ozdobne. Naprawdę robią wrażenie. Witam Cię, Rymy, witam serdecznie. No dobra, jest dobrze, 4 punkty na 6. Czekamy na zakończenie tejże rundy numer 6. Jeszcze kilka partii trwa. Zobaczmy, jak wygląda tabelka aktualnie. Czy nasz ulubiony Hikaru, faworyt, ma 4,5 chyba, czy więcej? Czy coś przegrał? Nie widzę. Dobra, w każdym razie Polacy, moi drodzy, gdzie są Polacy? Kogoś tutaj zauważyłem? Nie. Może kogoś ominąłem. Dobra, nieistotne, bo oczopląsu można dostać. Dobra, jedziemy. No kolejny arcymistrz. No to było do przewidzenia, słuchajcie, że arcymistrzowie będą tutaj. No moi drodzy, teraz wyboistej się pojawiali. Trzeba próbować z nimi grać po prostu. Okej, C4. E6. Dobra. Cześć Łukasz. Dziś nie ma lagów. No i bardzo dobrze. Nie ma lagów, można grać. Ja za to mam lagi. Okej, no tak grają. Tak grają i się nie boją. Jak tutaj to rozegrać? Czy koniec H3 zagramy? Goniec H3 był po to, żeby nie wymieniać gońców. No niech będzie tak. Cześć Pablito, witam Cię. Zastanawiam się, czy to właśnie to zagranie było ok. No właśnie, on po prostu wymienia. Tak, zagraj. No i teraz kwestia, czy tak, goniec odejdzie. No mam parę gońców, to jest ten plus. Mam nadzieję, że to jest plus w tym momencie.
Aha, no F3 zagram. No i teraz tutaj wybić chyba trzeba. Chociaż właśnie. No spokojnie, może tak? Z E3 z takim planem. Wyczekamy gościa. Albo hetman E3. To co? Podstawkę bym zrobił. Teraz mogę związać przeciwnika tutaj i skrobnąć. Aha. Mój goniec nie gra. Wyczekamy go jeszcze. Spróbujemy z tutaj wieżyczki zdwoić, ale wieża D8, D4 będzie groziło. Trzeba uważać na ten ruch. A, tu się szarża. Dobra, wskakujemy gońcem. O, wskakujemy gońcem tutaj. Grożą widły. Wracamy. Takimi opcjami. Postraszmy gościa. Jakieś takie ruchy, coś, żeby on nas tylko nie postraszył. A tutaj jakieś ruchy. A, po prostu mi kosi tego gońca w ten sprytny sposób. No tak. Sprytnie. Sprytnie. Co, arcymistrz to arcymistrz. Zbyt łatwo mu to przyszło, niestety. Szybki jest, szybszy ode mnie w tym momencie. F6 zagrałbym na jego miejscu. Chociaż tu się osłabi. Chodzi o to, żebym E3 zagrał. Hetman D7, E3. Wybicie, wybicie i co? Żebrać o remis? Muszę szarpać, jakie wyjście mam. Właśnie. Wygląda to źle, czasu mało i wszystkiego. Co? A to mnie zaskoczył. A to mnie mega zaskoczył. Krzysztof, graj szybko, aby dobrze. Te piony na mnie lecą tutaj. Oja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 j. Co? Aha, tutaj wskakuje. Niebezpiecznie strasznie to wygląda. Po partii. No właśnie. Dziwne, że wieżą nie zbił.
Może bez znaczenia. No dobra, trzeba się uczciwie poddać. Szkoda. Trochę lagowało. Tak sobie tutaj znajdę wymówkę. Taką. No, według mnie dobra partia. Tam oczywiście źle pograłem coś w pewnym momencie, jak zwykle. Tutaj mi się podobało, w tym momencie. Bardzo mi się podobało. Dlatego, że... Chociaż może wieża C3 niezbyt dobre. To fajnie wyglądało, ten goniec. On sobie poszedł tu, no dobra. Może należało, no właśnie nie gońce, może należało wybić. Ciekawe, czy on by zbił tym pionkiem? Nie sądzę. Tym raczej musiałby zbić. Po takim ruchu wygląda to dobrze dla białych. Pozycja w moim stylu, kurczę, i za późno wybiłem na D5. Tak czuję, że to był błąd. W 19 albo w 20 ruchu. Wieża D1, hetman E7, F3 źle? Że E4 szybciej. Aha, że teraz E4. Ale wiesz, jeszcze taki szach jest. Chociaż nie jest goniec D4. No masz rację, E4 było ok, bo się pozbywałem tego piona zdublonowanego i tutaj trzaskałem. No tak, to prawda, tutaj byłoby dobrze. No, arcymiecz był do ogrania. No tak, 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 tak. Właśnie tutaj bicie na D5 przed chwilą patrzyłem, że trzeba było wybić. Ale jeszcze wcześniej w debiucie tutaj, Jakubku, masz rację. Teraz E4 jakby poszło. Tak, tak, zamiast wieża C3 na D5, tak, to patrzyłem przed chwilą. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No trudno, trudno, jest po zabawie. 4 na 6, 4 na 7 chyba. Na 7. 4 punkty na 7. No dobra, jeszcze 4 partie przed nami, jest ok. No słuchajcie, jeszcze kilka partii w tej rundzie. Więc cierpliwie czekamy. Dobra. 7 na 7 ktoś posiada. Fajnie. No ktoś musi mieć te 7 na 7 raczej. Coś tu jednak, kurczę, blade. No Nakamura, wiecie, cały czas gra. No nie może być cały czas w optymalnej formie, to prawda. Jest runda kolejna. Jest runda kolejna. Mistrz międzynarodowy, 2800. To już jakiś kozaczek. D4. Tak też grywają. Goniec G5. Dobra. Trąb. Atak trąbowskiego. Ja to sobie gram to na czuja. Po prostu... figurę wyprowadzić i grać. Okej. Parę gońców. No dobrze, zagrajmy tak. Jak zbije na D5, to zbije skoczkiem. Tutaj. Zagram G5, żeby nie wpuścić skoczka na F4. Nie wiem, czy to dobre posunięcie. Wydaje mi się, że... Okej, wieża E8, skoczek E4, jakieś takie plany, wieża C8. No, coś też musi grać. No, trzeba rozegrać kilka ruchów w debiucie. W internecie można sobie poszaleć, oczywiście. Zagrać mniej dokładnych ruchów, więcej. Tak mi się wydaje, że G5 było takim mniej dokładnym, ale teraz mam chyba taki ruch, skoczek E4.
tutaj się broni. Dobra, pytanie, czy F6 jest spoko? Dobra, trzeba szybko decyzję podejmować. F6, żeby skoczka nie wpuścić, trzymać na G5. Czy on mnie zbije na D5? Ja bym zbił. Tutaj się przemieszcza. Jakieś takie kopnięcie zaraz trzeba będzie zrobić. A mam król G7 może na spokojnie. To zawsze wie, że tam wprowadzę w razie czego. Ale to jest taki ruch. Chociaż nie rozważyłem tego ruchu. Mało czasu na wszystkie rozważania. To trzeba coś grać po prostu. To się zawsze przyda, bo król G7 się zawsze przydaje. Takie posunięcie. Dobra, tu. Bierze C8. Zawsze to wszystkie figury w grze. Chodzi o to, że on nie może na F3 zagrać, bo na G3 pada. Muszę wziąć pod uwagę też taki ruch, się tam przerzucić, może hetman E8 z hetman H4, hetman H5, przepraszam. Coś w tym stylu może się uda zrobić, zobaczymy. Może też A5 było dobre. Chyba nie. Na dwóch frontach grać to tak też niedobrze. On też za bardzo nie ma gry, słuchajcie. Tak mi się wydaje. I minutę mniej. To też jest ważny element. Może jest szybkim blitzkarzem. Dobra, tutaj. No chyba tym nie wybiję. No muszę tym. Linię otworzę. I trzymam te pola przede wszystkim. No plan jest prosty. Wieża H8. Hetman E8. Hetman H5. Hetman mat. Wybił, dobrze, teraz pytanie, no tym muszę gońca otworzyć, no to w ogóle jest bardzo dobra pozycja, aha, tutaj trzaska, no dobra, ale ja mam ruch z tempem. Dzięki, Pablito, tutaj, aha, tu mi zbije. Poczekajcie, zagram na H3 gońcem, on mi tu, ja tu, on mi zbije, hetman G4, nie przechodzi raczej. Piona mniej będę miał, ale z bardzo groźnym atakiem, tak mi się wydaje. Czy zachować piona, zbić tu, zagrać tam? Nie. Oddam. Oddam. Biję na B7 na pewno. Biję na B7. No właśnie, zawsze jest coś za coś, dokładnie. Tak. Jak zbiję tu, to ja może wieżę trzasnę. Nie mogę. Dobra, biję tak. Po słabych białych polach trzeba będzie grać. Pion mniej, ale jest, myślę, że bardzo silny atak. On ma jeszcze mało czasu. No właśnie, oddaje jakość, słuchajcie. Bez gry gości oddaje jakość. Tak, wrzucimy takie posunięcie. Jak jeszcze tej jakości nie biorę, ale tutaj się... O, jednak... Dobra, tak. Koniec tutaj. Tylko wolę pionka tego wziąć. No dobra, teraz muszę wziąć. To nie mam wyjścia. Po prostu grać na materiał. A, sprytnie. Muszę wrócić. Hetman F5 jeszcze ma. Dokładnie, muszę bronić pasywnie. No, troszkę jakby oddechu złapał, ale zaraz. Wieża E7, hetman E6. Jak zbije mi na A7. Dobra, odpędzam. Wymienił, to lepiej.
Ma 2 sekundy, słuchajcie. Sprzątać, sprzątać trzeba. Sprzątać. No i co? I teraz tutaj? Koniec gry? Nie muszę jeszcze oczywiście. Tak, bo jest powiązane totalnie. To biorę. Ok. No, mamy gościa. 2800 na łopatkach. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, mamy to. Bardzo dobrze. 5 punkcików na 8. Jest bardzo dobrze. Mój zawód to nie szachowy. Nie, jestem, mam działalność gospodarczą. Od 10 lat uczę dzieci grać w szachy. Tak oficjalnie od 10 lat. Zajmuję się tylko szachami na ten moment. I nie żałuję, bardzo to lubię. Już wspominałem wielokrotnie. Mamy to, tak, dokładnie. Ha, że nakręcam się pozytywnie, Jaro, w tym sensie, że nie negatywnie. Może, no nie, ale raczej nie. No wiecie, no partia była spoko, no. Podobała mi się tutaj, czułem się dobrze w miarę. Cześć, Black94, dzięki serdeczne. Dobra, jest dobrze, 5 punkcików. Pozytywna, tak, mobilizacja, tak, żeby jeszcze tylko net dobrze działał. Ale już się robię monotonny, wybaczcie, już więcej o tym nie wspomnę. Jest tak jest, trzeba sobie z tym radzić. Zostały 3 rundy jeszcze. I jeszcze dużo partii trwa. A ktoś z was może morsuje? Takie pytanko spontaniczne zadam. Czy ktoś jest morsem? Wybaczcie, odpiszę tylko, a bo później. Pablito, to jest Titled Tuesday. Gra tutaj bardzo duża ilość silnych arcymistrzów z całego świata i Europy, Europy i świata. Od 3 lat. No, ja właśnie zacząłem, czwarte morsowanie mam za sobą. Szalenie mi się to podoba i świetnie się po tym czuję. Czy wychowałem jakiegoś podopiecznego? No wielu wychowałem, ale jakieś takie sukcesy typu mistrz Polski czy wyżej, no niestety nie. I teraz pytanie pewnie dlaczego nie, tak? Tutaj można by się zastanawiać, czy to wina trenera, chociaż nie wiem, czy tu można mówić o winie. Wielu moich podopiecznych zdobyło spore kategorie i pewnie są zadowoleni, ale jeszcze chodzi o to, że juniorzy, no, są troszkę leniwi i mało pracują, dlatego tych efektów za dużo nie ma, jeśli tak miałbym to ująć. Zrób mi tę uprzejmość i spytaj szanownej małżonki, co dziś na kolację, bo 15 minut temu było słychać garnuszki i talerze. Smoku, dzisiaj mam na głowie teściową, więc coś tam zawsze będzie. A kolacji generalnie staram się tak nie jadać już po godzinie tam powiedzmy 19-20. Ale teraz to nie spytam, bo tam są kobiety zajęte, więc nie będę przeszkadzał. Wiecie, jak to z teściowymi. Pozdrawiam wszystkie kochane teściowe. Dobra. Co dalej tutaj piszecie? Sauna, spoko. Ja wolę morso. A nie, ta sauna też spoko. Mi się zdarza na zakwasy nalewać lodowatą wodę do wanny. Liczy się. No to jest dobre. To jest dobre. Ja jeszcze tego nie robiłem nigdy. Ja nie morsuję, szkoda zdrowia. Morsowanie jest raczej dla zdrowia. Tylko wypadałoby chyba badania zrobić wcześniej u lekarza, żeby sobie też krzywdy nie zrobić. Ja sobie chwalę same plusy z morsowania. No, to przybijam 5, Mr. Q. Wynik skali bardziej lokalnej? No to tak, to mam mistrzów województwa w swoich kategoriach.
I do lat 10, i do lat 8, do lat. Ojejku, to już nie jestem w stanie wszystkiego spamiętać. Mój junior również, jeden z juniorów, wygrał mistrzostwa międzywojewódzkie, zakwalifikując się do mistrzostw Polski. Także coś tam chłopaki grają. No, ja teściowej nie dałbym rzucać talerzami, absolutnie. Tutaj od razu by nam rus poszła. Przemyśleć swoje zachowanie. Igor Janik był przez chwilę moim podopiecznym, tak? Znaczy, no niby tak, Kacprze, no. Igor, jak miał 10 lat, no to byłem jego trenerem, że tak powiem, na Mistrzostwach Polski, tak? Przygotowywałem go wtedy. No, a to zamierzchłe czasy. 10 lat temu to było. No, ale to, no, można sobie to przypiąć, ale ja sobie tego nie przypinam. My z Igorem tam się znamy dobrze. No, jest okej, okay, no, stawa koleżeńska. Co tam za ranking po prawej stronie? Ranking po prawej stronie. To jest tabelka. Tabelka wyników aktualna. No ale pewnie znacie ten żart, dlaczego warto teściowo zabierać nad morze. Generalnie morsowanie jest super, ale nie dla każdego. Trzeba znać swój organizm i wszelkie dolegliwości. No tak, to na pewno masz rację, Mr. Q11. Ja mogę morsować w Lublinie, Zalew Zembrzycki. Wystarczy czy najlepiej morze? Nie no, pewnie każdy staw, woda, kawałek rzeki się przydaje do morsowania. Tak. Musi się do piachu przyzwyczajać, to prawda. Stary żarcik, ale dobry. A słuchajcie, przed wejściem do wody zimnej sobie biegam około 4-5 kilometrów. Znaczy biegam sobie około pół godziny po prostu rozgrzeweczki. No i wskakuję od razu do wody i jest ekstra. Tak mi tutaj poleciła serdeczna nauczycielka z jednego z przedszkoli. Serdecznie pozdrawiam panią Gosię. Gdzie można znaleźć info o turniejach, które organizujesz? Bo zawsze jestem spóźniony i tylko oglądam po czasie. Nie, to nie jest koniec Title Tuesday, jeszcze 3 rundy. Słuchajcie, no, jeśli chodzi o turnieje, zapraszam do klubu szachowego na Liczesie. Tam zawsze wysyłam informacje do wszystkich, którzy są w klubie. Jest nam już ponad prawie 600 osób, bodajże, czy już ponad 600. Więc zawsze dostajecie informacje na Liczesie. Poza tym wrzucam na YouTubie w społeczności informacje. Na Facebooku, na Szachusiu wrzucam info z linkami wszystkimi. Trzeba tylko to śledzić. No ja wiem, że tych sociali jest dużo i tych informacji. No ale jak ktoś się czymś interesuje, no to śledzi, prawda? I nigdzie nie umkną te informacje. U mnie w mieście niestety nie ma klubów i tym podobnych związanych z szachami. Praktycznie nie da się rozwinąć szachowo. Mówię praktycznie, gdyż ja się staram. No trzeba jeździć poza miasta. No, ja tak miałem, jak mieszkałem w Kętrzynie za dzieciaka. Aczkolwiek nie powiem, w Kętrzynie się świetnie rozwinąłem. Mieliśmy klub szachowy, do którego chodziło się 2 razy w tygodniu i dużo praktyki, dużo, dużo gier było szachowych. To na pewno dało mnóstwo doświadczenia, za co jestem bardzo wdzięczny. Ciszej przeczytam. A znasz z teściową, ile powinna mieć zębu? Tak, dwa. Coś tam do otwierania piwa i do czegoś tam jeszcze, nie pamiętam. I jeden, żeby ją bolał. O, właśnie. Czy 14 jest stream? 14 to jest czwartek. 15 będzie stream o 19. W piątek gram mecz z Pawłem Kowalczykiem. Facet na ulicy bije kobietę deską. Drugi podbiega: panie, czemu tę kobietę bijesz? To teściowa. Panie, kantem ją kantem. U mnie jest klub szachowy i są mocni zawodnicy. Wysokie kategorie. Fajnie. To Pablito zazdroszcza. To tylko się uczyć. Słuchajcie, aha, po 8 rundzie też miała być krótka przerwa. No to zaraz wystartuje pewnie turniej. No, Kac, przepraszam cię najmocniej. No, czekamy na to partnerstwo. Miejmy nadzieję, że Twitch tam będzie łaskawy i przyjmie. Więc zobaczymy.
Pewnie będzie można po tym zmieniać jakość, ale póki wszystko działa, nie chcę u mnie zmieniać, bo chociaż poczekajcie. Może macie rację, że coś spróbuję zmienić. O, już chyba nie zdążę. Paweł Szkapenko, witam cię Pawle, ale mam szczęście. Z Pawłem rozegrałem, słuchajcie, kilkadziesiąt, jak nie kilkaset partii w szachach szybkich. Nagraliśmy się, słuchajcie. Dobra, to wyłączę. Okej. Okay. Dobra. Cóż mogę ja tu zagrać, panie Pawle? Cóż ja mogę zagrać? Zagrajmy sobie E3. Tak, sobie odpędźmy tego skoczka, tego gońca. Zagrajmy sobie tak. Dobra, szatka. No z Pawłem grałem tę pozycję wielokrotnie. Koń na 4 jakiś może tutaj wskoczyć? Pewnie może. Trzeba ustawić teraz wieżę na C, na D. No z Pawłem mam ogólnie bilans ujemny. Zdecydowanie ujemny. Paweł jest bardzo dobrym szachistą. No muszę skoczkiem odbić. Tutaj na D4 pewnie będzie bicie. Nie, nie ma bicia na D4. Dobra, wprowadźmy drugą wieżę. No tak, teraz jest bicie na D4, ok. Z tą różnicą taką, tutaj, tutaj. Dobra, dobra. No wracam. Witam cię na Woreską, witam serdecznie. Tak, okazja jest, tak, to prawda. Z Pawłem też dużo remisowaliśmy partii, ale większość ze mną wygrywał. Dobra, czyli takie wyczekanie leciutkie. Okej, wyczekanie. Nie, no to się pakujemy tutaj skoczkiem na E5. Trzeba grać aktywnie. Co tu się szykuje? Zagrajmy tak. Jakiś skoczek F4 groziło. Paweł jest dobrym graczem pozycyjnym. Jakbym teraz tak zagrał. A nie, bo na F4 mi wskakuje. Co ja wygaduję? Może tak? Ten ruch mi się podoba. Ten ruch mi się bardzo podoba. Jak mi się uda B4 zagrać, to już w ogóle będzie chyba dobrze. Chociaż B4, no, no chyba tak. Tutaj wybije, jakieś D4 trzeba liczyć. Jakieś tam, no dużo jest liczenia. Jak to w szachach. C6. Może być nieco ryzykowne. Nie, no C6 chyba jest dobre. Skoczek D7 później. Teraz pytanie. Czy tutaj... Czuję, że mam dobrą pozycję. Dobra, gramy tak. Goniec C6, bicie tu, hetman D5. No F3 mam jeszcze za nadrzut. To jakoś więcej znowu bez pionów tak się szykuje. Mniej więcej to w ten sposób. Tu jeszcze muszę, no nie wiem, czy tego zbijać. Może gońcem tutaj zagrać. Zobaczymy. No właśnie, tak są. A tym zbił. No to ciekawe. A zaraz, przecież ja podstawiłem. Aha, nie podstawiłem. Zaraz, chwila. No bijemy, bo bić musimy. Jakość trzeba wziąć. Jak cierpieć, to powiadają, że za coś. No tak. Co teraz tu? Chyba tak. D3 to tam bije na F6.
Też może być ciekawie. D3. No muszę zbić tam, on mi zbije tu. Teraz D3, bicie, 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 bicie. Zbił tym, dobra, więc już nie muszę tego liczyć. Aha. Szybkie wprowadzenie wieży na C6. Tu puszczam D3, trzeba też uważać na te wszystkie pułapeczki. Muszę wrócić niestety do łask. Może tam coś lepszego było. Może tak? Spróbuję wymiany hetmanów. No to na C5 mam wymianę hetmanów. Dobra. Skoczek nie gra. No tak, to jest, słuchajcie, to jest wygrana pozycja. To jest wygrana pozycja, tylko trzeba jeszcze to udowodnić. Spokojnie królem. Chociaż tu pionem też można zasuwać. Okej, okay, tu mamy szacha. Dobra, biorę tego piona chyba. Szacha. Mamy. Do góry maszerujemy. Czasu coraz mniej. No mamy zwycięstwo z Pawłem Szkapenko. Pozdrawiam cię, Pawle, pozdrawiam. No, wow, pierwszy raz chyba w internecie wygrałem z Pawłem. Jest bardzo dobrze, jest 6 punktów. Jest 6 punktów na 9, to jest rewelacyjny wynik. Nie wiem, co powiedzieć, nie wiem, co powiedzieć. No jest ładnie, no, jest dobrze, jest dobrze. No to też nie zmienia faktu. No, znaczy chodzi mi o to, że z Pawłem po prostu rozegrałem naprawdę tych partii strasznie dużo i też miał do mnie pewnie inne podejście, jak tutaj teraz graliśmy. Tak samo ja do niego. No ale jest zwycięstwo. No. Pozdrawiam jeszcze raz Pawła. Zapamiętam sobie tę partię na pewno. Już czytam, co piszecie, moi drodzy. Aj, coś tam piszecie o czterech literach. Nie będę nawet tego czytał. Oj, no Pablito, współczuję trasy, skoro tak, taka śnieżyca. Witam cię, Marczewiński. Jak mija wieczór, dużo wygranych dzisiaj. Tak, dzisiaj jest bardzo dobry dzień. Odpukać. 6 punktów póki co. Jest dobrze, jest dobrze. 6 na 9 to jest bardzo dobry wynik na ten moment, jeśli o mnie chodzi. Dzięki, Pawle. Przy moim niku jest 5 punktów. No to jest ilość punktów, tak. To jest ilość punktów. Teraz będzie szóstka. Sześć zwycięstw jest, tak, dokładnie. Dokładnie. Aktualizuje się przy kolejnej partii. Tak. No jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Powiem tak, no byłoby rewelacyjnie, żebym tą przedostatnią partię również wygrał. To by było w ogóle fantastico, bo w ostatniej rundzie byśmy walczyli o mega rekord, ale to nie wybiegajmy za daleko. Po prostu skupmy się na rundzie przedostatniej i będzie wspaniale, no. Byłoby wspaniale. I tak jest dobrze, słuchajcie, jestem zadowolony dzisiaj w miarę. No, szpaku to ja pukałem. W biurko. Wybacz. Ale ktoś się nabrał przynajmniej. Hikaru też ma jednego wora. Ja mam tych worów więcej. Ja mam 6 na 9, więc ja przegrałem 3 partie.
A, no dobra, to ja się szpaku nabrałem w takim razie. Robisz mnie w jajo, okej. Ojejku, spoko, spoko. Hikaru dwa remisy? No, Hikaru jest mocny. A, Hikaru w ogóle jest tutaj. 8 na 9, faktycznie, widać. 8 na 9. No i świetnie. A, to jest mocny gość. No i słuchajcie, mamy kolejnego arcymistrza. Biały kolor, no jedziemy. Nie znam, więc to nie jest taka super topka, no ale arcymistrz to arcymistrz. Dobra, D6. No takie królewsko-indyjskie schematy. No zagram tak, goniec E3, ciekawe co on na to. Okej. Przepchamy pioneczka. No tak, z takim ruchem się liczyłem. Dobra, i teraz kwestia, co dalej. Tak, zagrajmy spokojnie. On A5 musi w którymś momencie wrzucić. Tak, goniec musi uciekać na F2. Dokładnie. Na E3 nie można wpuścić końca. Teraz się zastanawiam, czy robić roszadę, czy jej nie robić. Póki co chyba nie będę jej robił, żeby nie. A, to jest sprytne zagranie. Bardzo sprytne zagranie, muszę przyznać. Ale to jest chyba dobre bicie, bo nie ma skoczka na E6. Ja sobie podciągnę pionka, żeby próbować grać tak. Zająć pole D5. On zrobił roszadę. Dobra, skoczka podciągniemy. I tutaj chyba można spróbować zrobić krótko, chociaż tu się rzucać zaczyna przeciwnik. Słusznie zresztą. Hop do góry, żeby tak zagrać. Skoczek tutaj będzie mi trzaskał. Dobra. Zrobię tą roszadę, żeby mieć spokój. Wybił chyba skoczkiem, trzeba wybić. I do końca poszło bicie. Dobra, pion tutaj niby jest. Mam D3. W sensie niby jest, no jest izolowany, tak? Ale to nie ma chyba takiego ogromnego znaczenia. Teraz kwestia dobrego grania, dobrych ruchów. Bo czuję, że tu jest dobra poza. Goniec G. Oho. Ciekawe zagranie, ciekawe. No muszę tam skontrować coś na skrzydle, osłabić. Chociaż dlaczego ja nie zbiłem na G4? W sumie nie wiem. No i wieżę trzeba do gry wprowadzić. To jest dobra pozycja. No i właśnie zaczynam. Mocno mnie atakuje. Atak? Chodzi o to, że on skoczek C5, jak zbije wieżą. Co teraz? Aha, skoczek H3. O kurczę. To teraz ja chyba babolce strzeliłem, chociaż poczekajcie. Aha. No tak. Czyli ja nie doliczyłem dobrze. Skoczek C5, skoczek H3, tutaj goniec, wieża. No może być ciekawie, muszę tak zagrać. No skoczek H3 musi zagrać.
Hetman G2, jakiś atak na króla się robi powoli. No może być bardzo ciekawie. Jest ciekawie. Nie widział tego ruchu? Nie widział. Zaraz, przecież ja hetmana bym podstawił, ale bym zagrał. Dobra, bicie, bicie. Bicie. Nie mogę. Ajajajajaj. Co arcymistrz, to arcymistrz. Bije tu. No nieźle. Kurczę, nie mam ruchu dobrego. Nie widzę nic. Dobra, biję. Po prostu nic nie widzę. No teraz tu grozi niestety. A, i skoczek mi wisi. Dobra. Dobra, tak gram. Po prostu jest źle. Nieźle się tutaj wykaraskał. Z tych komplikacji jeszcze mam mało czasu. Tak, tak, tak. Może nie jest aż tak źle. Jest źle. Jest bardzo źle, kurczę. Jest taki szach tutaj. Na C4 wisi. Właśnie. No będzie mi wymieniał wieżę. Dokładnie. Bzdura. No nieźle mnie tutaj pozamiatał, trzeba przyznać. Pozamiatał mnie nieźle, no. A nie powinien. Nie powinien wygrać ze mną tej partii. Dobra, pozamiatane. A jeszcze mogą zbić na E4 skoczkiem. Nie, to i tak nic nie dawałoby. Bije tu i jest szach, skoczek G3, H4. Szkoda, kurczę, bo miałem dobrą grę w debiucie. No, w klasyku bym mu się tak łatwo nie dał. Po prostu excellent pozycja według mnie. I tutaj jeszcze tymi pionami tam ujechałem. Jakoś tak w tej sytuacji może coś innego by trzeba było dokładniej zagrać pewnie. No może tak zagrać, no nie wiem. Ciężko powiedzieć. No, aha, teraz jego ruch. No dobra, w każdym razie ta pozycja jest całkiem chyba dobra. Tu, tu, no goniec. Wiecie co, no mogłem wybić w tej sytuacji. I on tutaj nie ma kontry żadnej. Po prostu stanę sobie tak. Jest bardzo dobrze, nawet mogę sobie potem grać tak, albo tak, może na dwie rzady jeden. Bardzo dobra pozycja tutaj białych, według mnie. Nic tutaj czarne nie uzyskały, no ale to ta dokładność, której nie ma. No poddaje się Pablito, bo partia była przegrana, no na wyższym poziomie to już widać gołym okiem, szkoda energii zwyczajnie. Także no wyszło jak wyszło. Witam Cię, Pago. Aby o Hikaru pewnie rozmawiacie, spoko, spoko, spoko. No dobra, słuchajcie, no i tak nie jest źle, 6 punktów na 10 i jeszcze czeka nas jedna runda, więc nie jest źle. Jest nawet okej, okay. Chociaż żałuję tej partii. W ogóle z kim ja grałem? Iwan Iwaniszewicz. Aha, to jest bardzo dobry arcymistrz w ogóle. Iwan Iwaniszewicz. To jest naprawdę bardzo dobry arcymistrz. No czuć było w ruchach, że mimo w słabszej dyspozycji grał całkiem dobrze. No to całkiem niezły turniej dzisiaj wyszedł, a jeszcze jedna runda. No dobra, czekamy cierpliwie na kolejną. Zostało 5 partii do końca tej rundy. Zobaczymy, kogo nam los przyniesie w ostatniej. Cześć kolega, witam Cię serdecznie.
Może ja gram troszkę słabiej. Może i tak. Na jedno wychodzi. Znaczy. No, ale on też nie grał jakoś rewelacyjnie. Debiutu przede wszystkim. Nie no tak, trzeba być z gry zadowolonym przede wszystkim. Słuchajcie, te punkty są z bardzo dobrymi zawodnikami zdobyte, więc to nie jest tak, że one są tak. Tak po prostu gdzieś tam przypadkowo. Jedna jeszcze partia trwa. Ani jak, czyli Ania Jakubowska. No to tutaj to tak, no to takie pozycje. Nie no dobra, wieża na wieżę, no to tam zaraz będzie remis. Dziewięć i pół. Teraz chyba nie ma pucharówek w Title Tuesday, tylko kto jakie miejsce zajmuje tyle, że tak powiem, wygrywa kasiuty. Za pierwsze miejsce nie wiem nawet ile jest. Dobra, mamy mistrza międzynarodowego, słuchajcie, ze Stanów Zjednoczonych. No walczymy, walczymy. Grałem ten weekend kiedyś z poświęceniem Hetmana w Królestwie Indyjskim, grałem. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Hetman F3, no taki ruch też jest możliwy właśnie. Właśnie jest taki ruch możliwy. Zagrajmy tak. No nie wiem, rzucę mu goniec B4, niech się męczy. Chociaż na Hetman G3 chyba może zagrać. Jak się nie mylę. Może się mylę. Cóż to za poza E5 zagrać, gońcem wrócić i grać. W każdym razie przeciwnik pewnie już... tutaj. A to jest dobre zagranie. Bardzo dobre nawet. No roszadę trzeba wykonać. Tutaj coś mi się pakuje skoczkiem. Skoczkiem to nie jest źle, bo tym ten goniec i tak można go spokojnie wymienić. E5 nawet można spróbować chyba zagrać. No dobra, wrócić muszę na swoje miejsce. Do szeregu. Wydaje mi się, że tu białe powinny grać hetman G3 z próbą wymiany hetmanów. Ale nie, nie może, co ja mówię. Przecież pionek na E4 pada. No pokombinujmy trochę. Troszkę muszę zacząć szybciej grać. No właśnie, wymienił te hetmany. Teraz wymienił te hetmany. Muszę chyba, nie? Czy tak jeszcze mogę? Czy to coś zmienia? No dobra, wymieńmy. Tak, trzeba zagrać. Goniec C7. Kurde. Po ruchu dopiero zwróciłem na to uwagę. Niestety pion mniej. Niedobrze. A jak wybił, to dobrze.
No wiem, że na H7 Amazon wygrywa teraz, czy ja czegoś nie widzę. Tu ewentualnie. Aha, w tym sensie, dobra. Że mi bierze jakość, no będę grał bez jakości. A tam jeszcze mogę plasnąć z jakimś tempem chyba. Plasnę, bo muszę. No, goniec F5 oczywiście, nie? Dwa, cztery, pięć, dwa, cztery, pięć, porówno w pionach. Pozycja niezbyt dobra. Wieża tu. W sumie to nie wiem, po co tutaj zagrać. Ciężka sprawa tutaj, może wieża E3. O, właśnie jakieś tutaj będą groziły wejścia na E3. Tak, muszę pionkami lecieć do góry. Tak. Szacha widzę, nic więcej nie widzę mądrzejszego. Jednego szacha odpędzimy, króla. Koniec tu. Teraz tak. Tu. Tu hetmana biorę. Kurczę, nie wiem, no. Ile czasu? 28 sekund. Niedobrze. Może tak, z opcją taką. Może jeszcze nie, zachowam gońca, żeby mieć więcej komplikacji. To też może nie być do końca dobre. Właśnie. Ajajaj. Nie widzę opcji. Mało czasu. A, ja powinien zbić tutaj. Właśnie. A, i tu szacha jeszcze podstawiłem. Czasu mało, coś mi laguje. Szkoda, dobra, fajna partia. Tak, mierzówka w trąbę. A, dobra. W topa, szkoda.
Szkoda mi tej partii, bo wynik wyszedł taki no średni teraz. Miałem ochotę już na T7, ale czułem się na mocniej. Dobra, słuchajcie, ale myślę, że turniej mimo wszystko bardzo udany. Co trzeba poprawić przede wszystkim? Internet trzeba poprawić, myszkę trzeba poprawić i będzie dobrze, według mnie, bo czułem się całkiem dobrze. Dzięki serdeczne za oglądanie, moi drodzy.